Gość Studia Bałtyk. 10 minut po godzinie 8. Anna Popławska przed mikrofonem. Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, szef Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej w naszym studiu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Oczywiście będziemy rozmawiali o sprawach regionu, ale zaczniemy od tego, czym żyje w zasadzie cały świat i to nie od wczoraj, a już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj potwierdzenie tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy wstępnie. 95,7% mieszkańców Krymu chce przyłączenia do Rosji. To są wyniki jeszcze nieoficjalne referendum, które odbyło się wczoraj na Krymie. Frekwencja szacowana na 80%, a więc bez zaskoczenia. I co dalej? Gdyby ktoś powiedział, że poparcie wynosi 102%, też nie byłbym zaskoczony. Pod lufami karabinów różne rzeczy zdarzyć się mogą, a w zasadzie jedyne, tylko taki wynik, jaki oczekuje ten, który organizuje referendum. Co dalej? Putin realizuje twardo swój plan. Plan zmierzający do tego, że będzie dzielił Ukrainę. Mimo tego, że kilka lat temu to właśnie Putin dawał gwarancję Ukrainie, że do takiego podziału nie dojdzie. No ale jak widać na słowie przywódców rosyjskich polegać nie można, nawet jeżeli to słowo jest podparte podpisem i deklaracją międzynarodową. Dzisiaj o 10:00 sesja Rady Najwyższej Krymu. Na tej sesji zostanie przyjęty już oficjalny wniosek skierowany do Moskwy o to, aby Federacja Rosyjska zechciała przyjąć Krym do siebie. Dzisiaj także o sankcjach dla Rosji obradować ma Unia Europejska. Czy uda się wypracować jednogłośne stanowisko w sprawie sankcji? Ono jest bardzo ważne z punktu widzenia interesów Polski. My nie powinniśmy być absolutnie samodzielnym liderem procesu. W tym procesie oczywiście możemy być liderem, ale powinniśmy zabiegać o to, żeby to było wspólne stanowisko całej Unii Europejskiej. Wtedy ono ma odpowiednią wagę i odpowiednie znaczenie. Czy zamrożenie aktywów finansowych i zakaz wjazdu na teren Unii dla polityków z Krymu odpowiedzialnych za plebiscyt, to w pana opinii wystarczająco mocne sankcje, dlatego że jakby doświadczenie historyczne uczy, że jeżeli sankcje ekonomiczne nie są odpowiednio dotkliwe, to w zasadzie nie działają. Większość z tych ludzi z otoczenia Putina to ludzie, którzy mają ogromne biznesy ulokowane gdzieś w Europie Zachodniej, w Londynie, w Paryżu. Tego typu sankcje niewątpliwie będą dla nich dotkliwe i z punktu widzenia kroków ten krok byłby bardzo ważny jako jeden z pierwszych, ale na pewno nie ostatni. Dzisiaj szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej będą rozmawiać o tym, czy już dziś, czy od jutra wprowadzone zostaną sankcje i jakie to będą sankcje. Do tego tematu będziemy wracać. Teraz zgodnie z zapowiedzią już przechodzimy do regionów. W sobotę Platforma Obywatelska zaprezentowała numer jeden na liście zachodniopomorsko-lubuskiej. Dariusz Rosati, były minister spraw zagranicznych, dyplomata przy ONZ-cie, ekonomista, profesor, warszawiak. Tak, to prawda. Wszystko to, co pani o nim powiedziała, jest prawdziwe. Prawdziwe również jest to, że na Radzie Regionu tutaj w Koszalinie zaprezentowaliśmy całą szóstkę kandydatów z Pomorza Zachodniego. W tej grupie są przedstawiciele różnych ośrodków, między innymi Koszalina, Andrzej Jakubowski, czy Szczecina, Tomasz Grodzki, czy Magdalena Kochan, ze Stargardu pani poseł Zofia Ławrynowicz, z tej części północnej Artur Łącki, radny sejmiku, a więc staraliśmy się patrzeć i na geografię, i na kompetencje, i kwalifikacje. Nie ulega wątpliwości, że pan Dariusz Rosati, profesor Dariusz Rosati, jest dzisiaj najlepszym kandydatem kandydującym w tych wyborach z tego okręgu. Spośród wszystkich list, najbardziej merytorycznie przygotowany. To po pierwsze. Po drugie, to ten wyróżnik, o którym pani powiedziała na końcu, Warszawa, to nie jest nic wyjątkowego. Proszę zauważyć, że z listy SLD startuje również warszawiak, z listy PiS-u startuje ktoś chyba z Puław albo z Nowego Sącza, już nie pamiętam dokładnie skąd. Z listy Twojego Ruchu również warszawiak, więc między Bogiem a prawdą trzeba pamiętać o tym, że to są wybory, w których wybierzemy reprezentację narodową do Parlamentu Europejskiego, reprezentację Polski, a nie poszczególnych regionów. I zawsze odbywa się poszukiwanie tych, którzy
mają najlepsze kwalifikacje. Poszukiwanie tak zwanych lokomotyw, a czy nie obawia się pan tego, jakby abstrahując od tego, co robią konkurenci polityczni, że wyborcy tutaj, stąd, będą nieco, poczują się trochę obrażeni, ponieważ kandydat z Pomorza Zachodniego de facto może liczyć na trzecie miejsce, jak się okazuje, ponieważ dwójka dla osoby z Lubuskiego. Jeżeli ktoś chce zagłosować na kandydata stąd, ja sam będę głosował na kandydata stąd, na Andrzeja Jakubowskiego, to nie będzie miał z tym żadnych problemów. Jeżeli ktoś będzie chciał zagłosować na kandydata ze Szczecina, to również taki kandydat, w tym też przypadku nawet kandydaci, będą. Miejsce już nie ma większego znaczenia, może poza pierwszym, bo wszystkie pozostałe trzeba znaleźć na liście. To już jest tylko kategoria, być może rzeczywiście prestiżu, ale większego znaczenia wyborczego to już nie ma. Jeżeli chodzi o prestiż, to prestiżowe miejsce na liście do Europarlamentu nie przypadło dotychczasowemu, czy obecnemu jeszcze europarlamentarzyście, Sławomirowi Nitrasowi, pana konkurentowi, chyba zgodnie z przewidywaniami. Sławomir Nitras uczestniczył w sobotnim posiedzeniu Rady Regionu, zabrał głos, stwierdził, że ma w pełni świadomość tego, że nie uzyska rekomendacji, że nie poparły go żadne struktury powiatowe. To kara? Nie ma akceptacji wewnątrz Platformy. To jest pytanie do niego i do członków Platformy, którzy doszli do wniosku, że Sławomir Nitras nie wykorzystał swojej szansy i stąd też nie uzyskał akceptacji poparcia. Tego typu funkcje jak poseł czy do polskiego parlamentu, czy do europarlamentu, czy radny, czy wójt, burmistrz, prezydent nie pełni się dozgonnie. Jeżeli ktoś udowadnia na co dzień swoją pracą, że rzeczywiście stara się pracować na rzecz ludzi, to uzyskuje akceptację. Jeżeli ktoś zapomina o tego typu zachowaniu, no to akceptacji nie ma i to spotkało Sławomira Nitrasa. Jednym zdaniem, panie ministrze, czy ten brak miejsca dla Nitrasa to jest kara za małą aktywność w Parlamencie Europejskim, czy kara za dużą aktywność na Pomorzu Zachodnim? Ja tutaj mówię o tych rozgrywkach wewnątrzpartyjnych. Kłopot polega na tym, że był i mało aktywny w Parlamencie Europejskim, i mało aktywny na Pomorzu Zachodnim, w takim pozytywnym rozumieniu. Natomiast był bardzo mocno aktywny negatywnie i myślę sobie, że to też członkowie Platformy zauważyli. Jaka to będzie kampania do Europarlamentu, ponieważ wiemy już, że Jacek Protasiewicz nie będzie jej prowadził, będzie ją prowadził europoseł Tadeusz Zwiefka. Dla niektórych sporo zaskoczenie, ponieważ tych fajterów innych Platforma ma takich bardziej znanych znacznie więcej. Czy nikt nie był chętny? Nie, to nie jest kategoria chętnego. Tadeusz Zwiefka jest znanym dziennikarzem przez lata. Tadeusz Zwiefka ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu... No to nie jest pierwszy garnitur partyjny. Nie, ale ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju właśnie tego typu akcji. Uczestniczył w kampaniach wcześniej, nie jako szef, ale jako jeden z ważnych członków sztabu wyborczego, więc to, że Tadeusz Zwiefka zajmie się kampanią, nie powinno być z żadnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie nie jest. Absolutnie w całości popieram ten pomysł, bo mam świadomość, że on jest bardzo dobrze przygotowany, a jeżeli będzie miał ciut inne spojrzenie niż dotychczasowi fajterzy Platformy, tak jak pani to nazwała, no to może lepiej, to będzie trochę inna kampania. Ale to jest, on jest szefem, on przygotowuje kampanię, on musi mieć pomysł na całość. Panie ministrze, czym chcecie porwać wyborców? Dlatego, że Jarosław Kaczyński, który przedwczoraj był w Słupsku, wczoraj był w Koszalinie, obiecał nie tylko środkowo-pomorskie, ale też 500 zł co miesiąc na drugie dziecko, w razie biedy na pierwsze dziecko. Obiecał także, że wzrosną nam pensje i to o połowę, chociaż nie od razu. Obiecał darmowego dentystę w szkole, bilion na rozwój polskiej gospodarki, a z kolei Platforma Obywatelska ustami chociażby Dariusza Rosatiego obiecuje coś, co brzmi tajemniczo, czyli korytarze transportowe, a Piotr Jedliński, prezydent Koszalina i kandydat na kolejną kadencję, obiecuje kolejkę gondolową. Ale musimy sobie powiedzieć, z jakimi wyborami mamy teraz do czynienia. Najbliższe wybory to wybory do Parlamentu Europejskiego i tam nie zapadają decyzje dotyczące podziału administracyjnego kraju, tam nie ma decyzji dotyczących płacy minimalnej. No, sam pan wie, że te kampanie toczą się w zasadzie równolegle. Nie, ale to jest oszustwo. Znaczy, oszukuje, to jest oszustwo. Albo chcemy w tym oszustwie uczestniczyć i mówić ludziom różne rzeczy i słabo zorientowani będą mówić, zobaczcie, obiecują, a później nic z tego nie ma, no bo tak jest. Znaczy, nie może być coś z tego, co w miejscu, gdzie organ, który jest
do tego powołany, nie ma żadnych kompetencji. Parlament Europejski, powtarzam to jeszcze raz, nie zajmuje się podziałem administracyjnym kraju, więc tutaj związek. No ale może na kolejkę gondolową dałoby się uzyskać europejskie pieniądze. Natomiast na kolejkę gondolową da się uzyskać europejskie pieniądze i jeżeli w takim wymiarze do rzeczy podchodzimy, to rzeczywiście jest bardzo ważne to, żeby polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim dobrze dbała o sprawy Polski, między innymi poprzez właściwe zabiegi o maksymalnie największy budżet dla Polski. Póki co rzeczywiście osiągnęliśmy historyczny sukces, bo to udało się premierowi Tuskowi pozyskać ogromne pieniądze dla Polski. Teraz trzeba zbudować całe zasady wykorzystania tych pieniędzy w Polsce, również zasady, które muszą być zaakceptowane na poziomie Brukseli. I to jest jedno z zadań tych ludzi, którzy tam będą. Ludzie bez doświadczenia, bez wiedzy tego typu operacji nie przeprowadzą. No przepraszam bardzo, jest eurodeputowany z PiS-u, nazwiska większość ludzi tutaj nie wymienia, bo jego po prostu nie zna, czym on się zajmuje. To jest człowiek, który tam nic nie potrafi, więc po co ktoś taki... rybołówstwem. Ten ktoś taki tam zajmuje tylko i wyłącznie miejsce. Panie ministrze, powiedział pan o tym, że trzeba jakby rozgraniczyć te dwie rzeczy, czyli kampanię samorządową i kampanię do Europarlamentu, ale ta samorządowa, nie oszukujmy się, cały czas trwa. Ostatnio podobno powstała w Koszalinie koalicja przestraszonych. Platforma Obywatelska do tej koalicji razem z SLD należy, zdaniem członków Stowarzyszenia Lepszy Koszalin, bo w środę prezentacja kandydata Artura Wezgraja, no i właśnie po tej prezentacji podobno się przestraszyliście. Nie, to żart. Tak zakładam, że pani żartuje, bo nie chce mi się wierzyć, że ktoś poważnie może mówić. No poważnie ktoś napisał tutaj, panie ministrze. A już towarzystwo i otoczenie Artura Wezgraja. Ja nie mam złudzeń. Arturowi Wezgrajowi jeszcze w życiu nic nie wyszło, więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że jemu również i zabiegi o to, żeby zostać prezydentem Koszalina nie wyjdą, a gdyby wyszły, to będzie to wielki dramat dla Koszalina, bo widać, jak rozwija się Politechnika wtedy, gdy Wezgraj zaczynał swoje urzędowanie jako kanclerz, tam było kilkanaście tysięcy studentów, dzisiaj ta liczba spadła poniżej 10, więc świetnie zwija Wezgraj Politechnika, znaczy super kanclerz, który zabija Politechnikę, no tylko tyle udało mu się osiągnąć. Ale rozmawiamy o mieście notująca wpadki, to jest cytat, notująca kolejne wpadki koszalińska Platforma Obywatelska, poważnie traktowana jest przez coraz mniejszą liczbę koszalinian. Nie, ale no, pisze sobie to jakiś Wezgraj, albo Wezgraj, syn Wezgraja, no to co ja mam do tego się rozumiem, odnosić? Że nie przejmuje się to pan tym i nie czuje się członkiem koalicji przestraszonych. Pani, no, już nie jest w stanie Wezgraj przestraszyć, co najwyżej rozbawić. A czy zmartwił pana fakt, że Piotr Krzystek poparł Artura Wezgraja? To świetny przykład. Wie pana były już partyjna kolega. Tak. Artur Wezgraj zresztą też. Rzeczywiście Piotr Krzystek przyjeżdżający do Koszalina, który mnie systematycznie atakuje w Szczecinie, że pieniądze zamiast trafiać do Szczecina, trafiają do Koszalina, stroi się w piórka przyjaciela Koszalina. No wielki żart. Piotr Krzystek, który mówi o tym, że dla niego priorytetem nie jest droga S6, że ona jest niepotrzebna z jego punktu widzenia, przyjeżdża do Koszalina i mówi, musimy coś robić razem. Znaczy, gratuluję Wezgrajowi koalicjanta, rzeczywiście skutecznie chce przerwać rozwój Koszalina, bo inaczej na to się nie da patrzeć. Ale przypomnijmy, panie ministrze, że w 2010 roku to Krzystek, już niepopierany przez Platformę, pokonał waszego kandydata. Ależ ja o tym pamiętam. Litwińskiego. I dzisiaj ma koalicję z PiS-em i z SLD, tęczowa koalicja, jeden z wiceprezydentów jest PiS-u, drugi z wiceprezydentów jest SLD. Miasto, które ogarnia stagnacja, to jest najgorzej rozwijająca się metropolia, to jest najdroższe miasto do życia, to są inwestycje, które powinny być oddane 2 lata temu, a ciągle nie zostały zrealizowane. To wszystko uosabia Krzystek. I to jest człowiek, który przyjeżdża do Koszalina i mówi, że on będzie wspierał, pomagał. No, ja bym jego pomocy raczej sobie nie życzył jako mieszkaniec Koszalina. O tęczowej koalicji, o koalicji przestraszonych. Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska i szef Zachodniopomorskiej Platformy w naszym studiu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Gość studia Bałtyk.